Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, wracamy do naszego grabarza, do naszego El Grabardo. I tak, co my sobie ostatnio robiliśmy? Z tego co pamiętam, to znaleźliśmy chyba wehikuł czasu, wykopany przez naszą kurde blaszkę czaszkę. Teraz chyba musimy wykupić, czy kupić, postawić karczmę. Z tego co pamiętam, to chyba tak. Chyba tak. Ale wszystko pięknie, ładnie. Myślę, że ogólnie dodatkami zajmiemy się w późniejszym czasie. Na razie chciałbym jak najbardziej rozwinąć sobie całą tą naszą grabarnię, że tak powiem. I tak, po co ja tu idę? Wiem, po co tu idę. Po pierwsze, musimy ogarnąć marchewki. To jest priorytet, który musimy zrobić, bo mamy już, jakby nie patrzeć, wiarę. Mamy wiarę, czyli możemy teraz sobie zrobić kolejnego zombiaka. Co chciałbym teraz ogólnie z tym zombiakiem zrobić? Albo postawić go na farmę, bo chyba możemy zrobić mu ten pseudo... Pryzma kompostowa, to chyba nie jest to. Nie możemy? Jeszcze? Chyba nie mam jeszcze tego ogólnie ogarniętego. No ale to mniejsza. Mniejsza o większość. Torfik jest. Nasiona marchwi też są. Więc tak, ogólnie chciałbym sobie w najbliższym czasie zrobić na pewno lepszy nawóz, aby już nie tracić naszych nasionek, nie kupować ich non-stop, tylko być może nawet zacząć na tym zarabiać. Więc ja wiem, że ja cały czas robię kółka. Mimo wszystko. Wszystko oczywiście wiem. Ale ja tak zbieram myśli. Po prostu chodzę sobie i te myśli zbieram. Więc tak, z pewnością tak to zrobimy. Nie pamiętam tylko, co było potrzebne do tych lepszych nawozów. Zobaczmy sobie, są świece tylko. Wzmocniony nawóz. Eliksir energetyczny. Do eliksiru energetycznego potrzebujemy zrobić alchemię. Młyn alchemiczny, tak? Warsztat alchemiczny. Do tego potrzebujemy zaawansowanej kolby. Zaawansowana kolba. Tylko gdzie się tą kolbę opierdzielało? Nie pamiętam. Stojak alchemiczny również potrzebuje opału, gwoździ i drewnianej belki. Opół, gwoździe i drewniana belka, bo to nie jest chyba to, nie, to jest mieszarka ręczna. Tylko ten stojak alchemiczny, właśnie, czy on jest do czegoś nam potrzebny? Kurwa, tylko... Właśnie, widzicie, no to jestem ja. Pamięć złotej rybki, kurde, wasza barabasza. To nie to. Tutaj miałem pójść. O Boże, dramat. Potrzebujemy na pewno stalowych części i no tej zaawansowanej kolby. To mamy, młyn alchemiczny mamy, czyli teraz warsztat alchemiczny jak najbardziej się przyda. Czy mamy destylator? Chyba destylatora również nie mamy, więc tak, ja sobie tu robię screena o nazwie, zdjęcie z telefonu. Jest jak ja mam mało baterii. Okrutnie mało. Dobra, ja sobie robię tu fotowoltaiko, mam fotkę. Muszę sobie telefon podłączyć, gdzie mam ładowarkę. To jest pierdolnik. Jezus Maria. Piro, weź tu kurwa posprzątaj. Nie no, jestem chory. Będzie walały się zużyte chusteczki. I to nie po tym, co myślicie, łachmany. Zabijcie mnie. Jak zwykle dziękuję, wyciszyłem. No, więc tak to wygląda. Jutro już idę do lekarza. W ogóle ja to nagrywam we wtorek. I myślę, że sobie dzisiaj również posiedzę troszeczkę dłużej przy Graveyard Keeperze. Chciałbym ze 3 odcinki nagrać tak samo jak Firenhanger, który w sumie wlutuje za 15 minut do 17:46. Więc tak to wygląda. Tak to wygląda, moi mili. Drewno. Co my tu potrzebujemy? 4 belki. I 21 opołu. To był opół. Powiedzcie mi, że to był opół. To nie jest to w ogóle, zacznijmy od tego. Opół, tak. 21 opołu akurat. Rżnij tą kłodę. Dobra, mamy to. Opół już jest. Teraz belki. Na belki potrzebujemy drewna. A drewno jest z drzew. Kurwa logiczne, nie? O, od razu lepiej. Trochę od razu nam gałązek powpadało. To weź ty to z tej strony.
Walni. I moi drodzy, to jest lekka nowość na naszym kanale. Wprowadziłem minimalne odznaczenia, jeżeli chodzi o serię. Zapewne zauważyliście, że przy tej serii jest taka kropeczka zielona, z tego co pamiętam. I ogólnie z Firenhager na przykład jest czerwona, z innych gier jest w ogóle co innego i tak dalej. O co z tym chodzi? O chuj ci, Shiro, chodzi? I po co ty wprowadzasz takie zmiany do dupy i w ogóle nie wiem po co? Wydle jaj, bo mogę, to dwa. A trzecie, czemu nie? Więc tak, czerwona kropka to jest seria najważniejsza. Czyli taką, którą będę chciał kontynuować mimo wszystko i choćby skały srały, ona musi wejść przynajmniej co drugi dzień. To jest takie, wiecie, takie moje nemezis, tak powiem. Chodzi ta seria, nie ma, że boli, lecimy dalej, nie? Zielona seria to jest seria druga główna, ale taka, no, że w sumie... Czy ona będzie? No dobrze, jakby było, ale jak nie będzie, to się też nic nie stanie. Nie? Bo o to chodzi. No i ta seria faktycznie też jest główną serią, też raczej powinna być, ale... I no, jak nie wejdzie, to się również nic nie stanie. To mi chodzi. Wiem, że się powtarzam, ale no o to mi chodzi. No i seria trzecia to jest seria fioletowa. Czy fioletowa? Fioletowa kropka, nie seria. Jest to seria o nazwie, no, przydałoby się, żeby weszło, jak czegoś nie będę miała, bo jestem chory. Czyli tak jak Ajzaczek, wiecie, nie wiem, inaczej. To są gry zazwyczaj, które ogrywam z przyjemności. Wiecie, są gry, które się ogrywa, bo się musi. Nie będę mówił, która to. I nie, to nie jest Firenhager. Żeby nie było. To nie jest Firenhager. Proszę mi tu nie krzyczeć, że ja Firenhager obrażam, bo nie obrażam, ja bardzo, bardzo lubię tą serię. No. To też nie jest Graveyard Keeper, żeby nie było. Po prostu mówię, no są takie serie czasami, że no, wiecie, jest to fajna gra. Nie mówię, że nie, ale no, jakbyście mogli, byście pograli w co innego. W Isaaca na przykład, jak graliśmy, to graliśmy z Turcjanem tak naprawdę for fun, czysto for fun. I naprawdę, no, w tą gierkę się tak przyjemnie grało. Tak się fajnie śmiało, że no, to było coś pięknego. No, więc tak to wygląda. Ja sobie tutaj przypatruję, kurwa, próbuję... Jezu, ten telefon jest durny. Ten telefon jest durny. 4 zaawansowane części z żelaza. Tego potrzebuję, czyli potrzebuję jeszcze 2. No, tylko się wyjebie całkowicie z gwoździ. I tak mnie nie stać. I mam ich teraz 4 sztuki. Teraz się okaże, że tu miałem zaawansowane części. O dziwo, chyba nie. O dziwo, nie miałem. Nie miałem. Dobra, no ale teraz potrzebujemy gwoździ, a gwoździ nie mamy. No, dodatkowo się tutaj jeszcze, kurwa, to szkło przetapia. No cóż, trudno się mówi. W ogóle... Tak w ogóle, chciałem powiedzieć. Zróbmy sobie drugi piec. Potrzebujemy kamienia. Kamyczki były gdzieś sobie tam. Gdzieś były na pewno. To jest pewne. To jest pewne, że gdzieś były na pewno. Kurwa, masło maślane. No, co do mojego zdrówka, kochani, to nadal jest chujnie z grzybnią. Tak jak wam powiedziałem przed sekundą, zapisałem się w końcu do lekarza, bo to już naprawdę, no, za długo trwa. Za długo trwa i widzę, że z moim zdrowiem nie jest coraz lepiej, tylko coraz gorzej. Dlatego, no, muszę troszeczkę się wziąć w garść. W szczególności, że chcę dla was prowadzić więcej serii. Może nawet pod koniec tygodnia zrobimy jakąś, czy jakiś stream. Bo wam się streamy spodobały. Mi się w sumie też spodobały streamy z wami. Komunikacja jest naprawdę cudowna. Mimo iż, co po niektórzy z was palcami wskazywać nie będę. To są takie, no... taką szpileczkę w boczek wbił. No, to tak właśnie jest, co po niektórymi. Ale ja was wszystkich lowciam, więc spokojnie. A to tak mówię żartobliwie oczywiście teraz. Z tymi szpileczkami. Serio to nie, ale no... Muszę tak powiedzieć, bo zaraz mnie zjecie za to. Nie, no, żartuję oczywiście. Siaki, moje, przestańcie. Żartuję tylko.
No, więc tak, jutro się wybieram do lekarza. To jest dla mnie event życia, bo Jezu, u lekarza nie byłem. No sporo. Nie no, żartuję, jestem osobą, która lata na zwolnienie, ale to zazwyczaj. Wiecie. No, nie mówmy tego głośno, a nuż ktoś z pracy może ogląda. Po co? Po co robić sobie wrogów? Nie, no właśnie. Dobra. Kilofik naprawiony. Leki lof naprawiony. To teraz pytanie naprawdę, jak ja mam coś zrobić z tego szkła? Bo ja kurde nie wiem. Drugi LP co? Drugi LP co? Tu w ogóle moglibyśmy dwa? Zmieszczą się? Nie zmieszczą się. Tu też się nie zmieszczą. To trochę lipa. Ale dobra, niech on sobie tutaj stoi. O, tu w tym miejscu. Bo nie widzę, żeby tutaj coś było do pracy nad szkłem. Być może, ale to też raczej nie, kurde. Być może to koło garncarskie, ale my to koło garncarskie robiliśmy już chyba wcześniej. Nie jestem pewny, kurde, no. Dobra, buduj to, buduj. A drugi piecek się przyda. Wiem, że z pewnością jest jeszcze jeden piec. Jest jeden piec. W ogóle mamy potrzebne szkła. Trochę. O, trochę, trochę. Ten w ogóle tego węgla też przyniósł. Jezu, tu jest tyle rzeczy do roboty. Tu jest tyle rzeczy do roboty. W ogóle, tak, zacząłem temat Graveyard Keepera, że chcę zrobić zombiaka. Potem z zombiaka wyszło to, że nie mamy marchewek, nie mamy trupów. Musimy zrobić lepszy nawóz, żeby nie tracić non-stop sadzonek, nasionek. Żeby nie tracić nasionek, musimy zrobić lepszy nawóz, więc musimy zrobić alchemię. Żeby zrobić alchemię, musiałem zrobić drugi piec, a teraz, żeby zasilić drugi piec, możemy mieć węgiel, kurwa, i jesteśmy normalnie na końcu łańcucha pokarmowego. To jest mega dziwne. W ogóle ja chyba źle polazłem, nie? Kopalnia. Ej, nie wiem. Gdzie jest, kurde, węgiel? Węgiel chyba był koło kopalni. Oh no! Anyway. Dobra. Tak już tu jesteśmy i tak jesteśmy. No, questy trochę teraz zaniedbamy. Kościki trochę zaniedbamy. Ale myślę, że taki pseudo sandbox i ogólna nasza rozmowa również będzie taka fajna. W ogóle mało osób ogląda gry Graveyard Keepera. Poniekąd się nie dziwię, no bo to jest stara gra. Stara gra i w sumie no... Tu się dużo nie dzieje. Nie, tutaj się dużo nie dzieje, tak naprawdę... Osoby, które lubią klikery, odnajdą tutaj jakiś taki sentyment do takich gier, bo jakby nie patrzeć... Łykam, muszę wziąć. Jakby nie patrzeć, każdy tutaj nasz postęp, każde jakby ulepszenie rzeczy, no to daje nam nowe możliwości zarobku, że tak powiem. Mamy lepsze nawozy, nie musimy kupować nasion. Szybciej to rośnie, więcej nam rośnie i tak dalej. Możemy sprzedawać. I to nasze imperium cały czas w jakiś sposób jest większe. Dlatego, no ja jestem tą osobą dziwną, która lubi klikery. Nie gnębcie mnie za to. Ja już sam jestem gnębiony, że to lubię, więc no. Proszę mnie nie obrażać. Lubię i nic na to nie poradzę. I chodzi o to, że właśnie gry typu Graveyard Keeper są dla mnie bardzo relaksujące. Mega, ja w to mogę długo grać, naprawdę. I czasami, gdy nagrywam po jednym odcinku Graveyard Keepera, to tylko dlatego, że mam odcinek o 18, a odcinek nagrywam na przykład o 15, nie? Czyli mam te 3 godzinki, żeby to wyrenderować i jeszcze wrzucić. A potem poczekajcie, że jest wersja SD, kurde, no. No jak się wrzucę odcinek w ciągu pół godziny i chcę się go wypuścić, tak jest niestety. Więc tak, tak to wygląda. Graveyard Keeper naprawdę jest dla mnie świetną grą. Na odkocznie. Albo tak ładnie wyrównałem. Albo nie wiem. Tak, tak ładnie wyrównałem. Ale mi się trafiło. Ale mi się ładnie trafiło. Wungla mamy teraz sporo. Wungla mamy teraz sporo, więc... Zarąbiście. Zarąbiście. Chciałbym jeszcze w tym odcinku przynajmniej... tego jednego zombiaka zrobić, żeby on mi drewno wydobywał.
Albo żeby przynajmniej transportował te rzeczy. Bez pszczółki? Gdzie jest Maja? Gdzie jest Maja? No i tu będę chciał definitywnie to zrobić. Czy to jest luz? Ciekiera, woździe. Esa. Esa, esa, esa. Moi drodzy. Więc tak. Ty to w ogóle wydajesz, że masz 15 od cholery. Jesteś mistrzem. Jesteś zwycięzcą. Więc tak. Mam od cholery węgla. Nie zawaham się go użyć. Żelazo sobie teraz powytapiamy trochę. Nawet dużo. No muszę obczaić, gdzie ten kurwa węgiel, gdzie to szkło mogę robić. Naprawdę. Ile tutaj, tutaj, to daje pięknie. 4000 paleniska, Dobra, pozbądźmy się złomu. Zardzewiała siekiera. W ogóle mówiliście, że zardzewiała siekiera może być potem nam potrzebna do czegoś. Szczerze powiedziawszy, nie wiem do czego. Nie mam pojęcia, do czego. A dlatego ja nie mam żelaza. Kurwa, wiele wyjaśnia. Nium, 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 nium. No panie. To się nazywa życie. Jak ja przypierdolę teraz to palenisko, to będę teraz żelaza na pęczki. Bo nie jestem śpiący. 35. Coś pięknego. Dobra, damy ci tak ze 150. Chyba węgla nie zostanie, nie? I z 15 niech się przetapie. No i od razu jest koks, sztos i w ogóle petarda. Dobra, ja sobie zobaczę moje screenshoty o nazwie zdjęcie. Potrzebujemy 20 gwoździ. W ogóle 8 zaawansowanych części i 20 kamienia. Dlaczego to był? Stylator. Warsztat kościelny i stojak alchemiczny. Kurwa, nie wiem co ja robię. Warsztat kościelny chyba już robiliśmy. Stojaka alchemicznego na pewno nie mamy, ale warsztat alchemiczny mi się wydaje, że jest. Dobra, czyli le gwoździe. Nie ma problemu. Powiem więcej. Pójdę się przespać, bo chcę mi się spać. Ale nie w realu, spokojnie. Nie w realu, ale tutaj. Ale tutaj. No i git. Tylko sobie trochę zmarnowałem czasu, bo tutaj pewnie już się... A nie! Jedno się tylko zrobiło. Dobra, to kolejne 15. Na dwa baty. Lecicie z tym na dwa baty. Mam nadzieję, że teraz po lewej ten piecyk się w końcu jeszcze tej sztabki pozbędzie. Proszę szybciej. O, dziękuję. To mi w sumie gwoździ brakowało. Warsztat kościelny mi się wydaje, że już mieliśmy. Zrobiony. Ja nie patrzę, co ja w ogóle robię. Ale... O właśnie, jeszcze takie pytanko. Czy tutaj nie ma przypadkiem marchewki? Nie ma. Nie ma marchewki. Nie ma niestety marcheweczki. Mówi do tego sypu. O pierdziele. O, kończą nam się marchewki. Kończą nam się marcheweczki. Powieści, no jest sok z zombie. Sok z żuka. Dobra. Idziemy budować. Idziemy budować, bo to jest normalnie dramat. Czy to jest warsztat kościelny? Tak, kurwa, to jest warsztat kościelny. Geniuszu. Dobra, spokojnie. Biro, wyluzuj. Już my nie mamy młynu alchemicznego. A mam mieszarkę ręczną, przepraszam, okej. Okay. Już się pojebałem. Stojak alchemiczny. No, ja już widzę, że to gucio mi da. No dobra, postawmy ten pierdolnik. Wybudujmy ten pierdolnik. Co to daje? Nic nie daje. Dobrze wiedzieć. Tylko tyle, że... W sumie nic. Będziemy mieć teraz o... posegregowane ładnie. To, żeś Sashiro zrobił... Ale się narobiło.
Dobra, to jest destylator teraz, czyli tak cztery złożone części. To jest priorytet dla nas. Nadal się zastanawiam, skąd wziąć, kurde, te zaawansowane kolby stożkowe. Dobra, czyli tak, dużo kamyczka, 6 kamyczków i jeszcze 4 części. Damy radę to zrobić jeszcze. No problemo. Tutaj chmielu potrzebujemy również. Lubisz tego? Nie. No, jakieś sztabki? Nic dla mnie? Nie macie dla mnie nic? No wiecie, wy co? To mi zabraknie 4. To mi zabraknie 4. W ogóle mógłbym ten cały pierdolnik w końcu ogarniać. Który jest na przykład tu. Jakieś czaszki, mięsko, krew. To możemy na razie schować. To. W sumie to też. Czułki niech zostaną na razie, bo w sumie nikomu krzywdy nie robią. A ciuma? A ciuma to jak ciuma. O. Skoro już tu jesteśmy, to zaraz pójdziemy i to odniesiemy. Nadal myślę, co to może być? Tutaj możemy koło garncarskie zrobić. Bo ja je miałem kiedyś. Ja je kiedyś miałem, ale chyba je wyjebałem. Typowy Shiro, nie? Nic nowego. Nic nowego. Dobra. Buduj. Nie, tu tylko gniane miski są. Ale to wyjebać to. Tak to niepotrzebne. Chyba, że tutaj jest ta kolba. No ale nie. Urny pogrzebowe. To mi nie jest potrzebne. A wiem, co możecie z kolbą zrobić. Szkło jest. Wisiemy ten złom. Chociaż mięsko w sumie mógłbym sobie zabrać. Z mięska możemy potem coś zrobić w sumie. W szumie. Dobra, mięsko dawaj. To se zostaw. A minso dawaj. Czy mogę to rozwalić? Nie, już próbowałem chyba kiedyś nawet. No dobra. Miejmy nadzieję, że sztabki już się porobiły. Sztabeczko. Dziękuję. No tu sztabeczka też jest. Dziękuję. Akurat mamy to, co chcieliśmy. Tylko zająć życie, to ja teraz coś spartoliłem. I na przykład teraz je będę miał, nie wiem. A nie, to jest chyba tylko kamień i różne części potrzebne. O pół wykorzystaliśmy, jakby nie patrzeć. Ale teraz kamień potrzebny. Ale on zapierdziela szybko, no. Dobra, kamyczku, dzień dobry. Więcej kamyna. Normalnie czystki zrobimy tutaj. Przecież kamień, wiecie, zawsze się przyda. To jest surowiec w sumie uniwersalny. Będziemy chcieli zrobić nagrobki, czy co innego. Jak to się szybko psuje! Czemu ten kilof jest taki chujowy? 20? 8. A to było 16 chyba. Dupny kamień. Dupny kilof, nie kamień. Proszę mnie to naprawić. Nie mam czym, a nie mam czym. To i to. O. Da się. Dziękuję. To jest kolejny kamień. A jednak było 12 i 16. No to bym się kurde zdziwił, nie? Złożone części kolejne. Idziemy. Zróbmy to. Bo ja naprawdę coraz mniej mam pomysłów, jak opierdzielić tą kolbę. A raczej odpierdzielić. Ale ze mnie dzisiaj zbrejnik się zrobił, no. Destylator. Da się to przekręcić? Nie da się. Tylko ja się mogę przekręcić co najwyżej. Dobra, czym ty kurwa jesteś? Pukaj tym młotkiem.
Okej. Aha. Mam nadzieję. Mam kurde taką nadzieję, ale wątpię, żeby ta nadzieja się wykonała. Eliksir energetyczny. Właśnie, eliksir to nie jest. To nie jest płyn. Może być zasada albo kwas i tak dalej, i tak dalej. To nadal nie będzie kurde to. Jak to zrobić? Techniki. Spirualityzm, pisarstwo, teologia. Warstwo. Piec, piec 2. Piec 2 potrzebujemy. Piec 2 jest tu. Noż ty w dupę węża. Potrzebuję niebieskich pypciów. Czerwone. Czerwone. Zielone. Niebieskie. Pracuj. 10? Nawet 20. No i kurde, piec 2, a ja zrobiłem 2 razy 1. Jaka ja jestem mazepa. Jakbym nie mógł zrobić tego od początku, nie? Jakbym nie mógł kurwa sprawdzić jak człowiek, wykonywany przy. Oczywiście. Bo to Shiro. To jest tylko Shiro. Nic nowego. Dobra, daj tam jeden piec 2. Noż kurwa jego w dupę mać. 8 złożonych części. No nie. No i co ja teraz zrobię? Jak ja nie mam tyle. Nie wiem, zająć się na przykład koszeniem trawników. Nie no, zasinaniem drewna. Jak już tu jestem. Teoretycznie przydałoby się jabłonki w końcu posadzić, nie? Żeby pozbierać, o. Jej matki się zbliża. Jadki zebry przy okazji. No to właśnie, to co wypadałoby zrobić. Dobra. Hopsa, hopsa. Turla i dropsa. Weź, dymić. Dobra. To też weź. No kurde, ile rzeczorków. I tak, już drewna na opał nie bierzemy. Chyba, że na spalanie trupów. To wtedy tak, to jeszcze to jak najbardziej. W ogóle muszę sobie chyba kurwa zmienić tego mechanika, bo ten mechanik tak nawala przy nagraniach. Mówię o klawiaturze oczywiście. Nie o swoim mechaniku z samochodu. Nie pomyśleli, że mechanika swojego obrażam. Tak naprawdę to nie mam mechanika swojego. W tych czasach większość mechaników to kurwa partacze. Przepraszam, jeżeli jest tu jakiś mechanik, no ale niestety w waszym zawodzie jest problem. Jest problem, że w większości mechanicy to partacze, no. I naciągacze, ale to tak samo jak z informatykami. Więc... No, tak to wygląda. Nie powiem, bo ja sam jestem informatykiem, więc... wiem co mówię. Partaczy mnóstwo. Znam to z doświadczenia. Tak, Shiro, mów o sobie, mów. Mów kurwa o sobie. Nie no. Ja już widzą robiłem komputery i źle na tym chodziłem. Pozdro dla kumatych, hehehe. Dobra, 8 części żelaza, tak? Zjedz sobie to jeszcze. Ja muszę zrobić proste jedne. Jedne proste. Drugie krzywe. Trochę desek może? Deski zawsze się przydają. Naprawdę mi się zaczynają te marchewki kończyć i mnie to troszeczkę przeraża. Tak ja sobie wyobrażam, że musiałbym cały czas spać i spać i spać. Za każdym razem, jak coś robię, to mi się niedobrze robi. To zostaw, to umieść, to też umieść. No i zobaczcie, od razu się prawie wszystko zmieściło. A nawet się wszystko zmieściło, no i fajno. Tutaj jedno żelazo, proszę. Please, nie? Pocałuj mi się w nosek, tak? Aha, no dobra. Zapamiętam.
Zapamiętam. Dobra, na pewno się jeszcze tego pozbędziemy. Nałatajstwa. Tu chyba nawet będzie 5, 1. Nawet 2. Nawet 3. Już pamiętam, że chciałem to od samego początku gry zrobić praktycznie, jak tylko tutaj zamieszkaliśmy na tym pierdzielniku. W końcu skosiłem. Wyrwałem chwasta, to chyba dobrze. Idziemy po nasionka. Tylko pytanie, czy jabłuszka, czy co innego. Chyba, że krzaczki malin. Zgaduję, że krzaki malin będą szybciej dochodzić. Pytanie, gdzie będą chodzić. Albo gdzie będą dochodzić. Jezu, są paskudny dzisiaj. Dobra, panie rolnik. Kapusta, mąka, burak, kapusta, nasiona buraka. Maka, nasiona buraka. Kurwa, skąd ja mogę jabłonkę ogarnąć? Nie mogę. Winia. Czyli nie mogę. No. Kochany dom. Czyli nie mogę. Czyli się nic nie zmieniło. O, ale dobra, mamy to, co chcieliśmy. Jednego brakowało, tak? Nawet dwa. Mamy to. Mamy zaraz piec. Tylko mi chyba kamienia jeszcze zabraknie, nie? No kurwa, oczywiście. Jezu, czemu ja jestem taki upośledzony? Przecież przez ten czas mogłem kamień wydobywać. Nie wiem. Nie pytajcie mnie. Ja już kiedyś wam mówiłem, że mnie się kocha i akceptuje, a nie rozumie. Mi się nie da zrozumieć. Może to i lepiej. Jestem indywidualistą. Dobra. No i kamienio. Oj, to mogę wykopać w ogóle. Kiedyś. Ile za to jest zielonych pypciów? Ale tego się już nie da. Amstwo! W ogóle jest niewidzialny krzak. Dobra. Czy też mogę wyciąć? Nie mogę, ale ciebie mogę. Teraz mi się senność włączyła, no widzicie. Dobra. Mamy już 12. Na razie spać nie idę. Zapomnij to, że pójdę spać. Jestem jak niegrzeczne dziecko. To nie jest dla słabych. Nie no, kocham spać. Jestem słabym człowiekiem. Mnóstwo pokus i tym podobnych. Kto nie lubi spać, ręka do góry. Ja w ogóle naprawdę jak czasem czytam wasze komentarze, że jedna osoba jest na studiach medycznych, druga, nie wiem, robi co innego, uczy się do egzaminów. Kurwa, ludzie, no, ja nie mam czasu nawet, żeby pospać w dzień, a co dopiero wy? I ja się czuję nieszczęśliwy z tego powodu, a co dopiero wy? Podziwiam was. Piec 2. Papier ze skóry wieprzowej gdzieś był. Gdzieś był. Pytanie. Czy Don Juan Shiro? Kurwa, jeden jest. Jeden jest? A gdzie jest drugi? Nie, no to chyba zrobimy, bo ze skóry tej człowieczej się da zrobić w teorii. Prawda? A jest. Dzień dobry. Dzień dobry, do widzenia. Mamy to. No, więc tak jak wam mówiłem, ja jestem osobą leniwą. W ogóle kiedyś zrobimy sobie jakiegoś Q&A takiego. Co wy na to? Czy chcecie Q&A? Nie wiem, na streamie możemy zrobić pytania i odpowiedzi by Shiro. O. I wtedy wam odpowiem na wszystko. Będziecie czytać ze mnie jak z otwartej księgi. Kurde faja. Zobaczcie, jak się śmiesznie gliczuje to. Nie? Śmiesznie. Ha. Dobra, zapiam tutaj.
Trzeba to jeszcze wybudować. No to budujmy. I co tam będzie? Co tam będzie? Grafit. Skąd kurwa mogę wziąć grafit? 2 minuty 30 się robi jedna... Dwie sztabki żelaza. No i panie. Panie. Czy długo musiałem to robić? Ja już mogę tutaj game changera zrobić totalnego. Patrz ile kurde tego będzie. Ojejku. Będzie game changer. Game changer. Game changer. Chyba 3 na razie starczą. A my idziemy spać. Oj, to jest najlepszy punkt dnia. Kiedy idziesz spać. Nie no, tak szczerze to nie. Tak naprawdę to kiedy siedzisz na kompie. Nie no, też nie. Nie jestem takim no life'em, spokojnie. Sobie tylko żarty stroję. Ja jestem tylko takim, wiecie, błaznym na YouTubie. Szczerze powiedziawszy, to na przykład mając... Są niebieskie pypki? Tak, za szkło są niebieskie pypki. No ciekawe. No i nie dokończyłem. Mając na przykład właśnie tego roga. No Steam Decka jednym słowem. Ja naprawdę nie mam czasu ostatnimi czasy. Nie mam czasu ostatnimi czasy. To żeś kurwa się powiedział. Chodzi mi o to, że po prostu naprawdę ciężko mi się zebrać, żeby sobie, nie wiem, usiąść i w coś pograć. Naprawdę mega ciężko. To jest po prostu czasem tak dramatyczne dla mnie. Żeby mieć na to czas. Teraz Core Keepera na przykład ogrywam. Na Steam Decku. Będę, nie będę mówił rok, no bo takie palenie się chuj wie czym. Ale no na Steam Decku to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Dobra, woda. Dajcie wody. Wody. No, dzisiaj tylko w głowie kobiety i alkohol, no. Nie może być. Dzień dobry, proszę mi zaawansowaną kolbę opierdzielić. Zdążę jeszcze ci, zdążę. Idź piłkać, znaczy medytować w sumie. Lecimy, lecimy, lecimy. I zaraz w ogóle mamy kolejną mszę. Czyli widzicie, zanim my zrobimy sobie zombiaka, to tej wiary będziemy mieć od cholery. Jednak to prawda. Zrobiło się? Ojebali mi kolbę, zarąbiście. Naprawdę jestem ci dziwny. W sumie jestem na lajkach, może dlatego. Może dlatego. Ja muszę zobaczyć, co ja tam w ogóle potrzebuję jeszcze do zrobienia. Z pewnością potrzebujemy ten stół alchemiczny, nie? Właśnie, i jeszcze z tego co pamiętam, to my sobie tutaj coś destylowaliśmy. No właśnie, jest. Was? Życiodajny ekstrakt. Ciekawe. Czyli roztwór i ekstrakt. Jak wila do Minecrafta. Warsztat alchemiczny. To tak, 3 złożone części, 6 desek. No to myślę, że na esie. Za esa. Kurwa, 3 czy 6? 3 chyba. 3, tak, na pewno. I 6 desek. Nie mogę. Dość desek. Deski to już mamy. Deseczki desunie. Złożone... O, w ogóle ile tu tego możemy zrobić? No. Złożone części. Idziemy robić alchemię. Alchemikiem będę. Wyglądałem full metal alchemist, więc wiem co... Proszę alchemię, dziwko. To FMA oglądał, kim wie. Znów pozdro dla kumatyk. Jezu, nie. Wyłączcie mnie. Dobrze, to już koniec odcinka w sumie zaraz. Chociaż powiem wam, że ja i tak nagrywam dalej. No zbyt dmucham i lecę dalej. Myślę, że tak ze 3 odcinki się nagram. Więc będzie się działo. Oj, będzie się działo. Dobra, tu niech stoi.
Idziemy. To ja ostatnio robiłem chyba serduszko tam. Udało, nie? Do reszty nie mogę, czy jak? A, bo to się nie rozkłada. To się nie rozkłada. Mam nadzieję, że jakieś przepisy tutaj będą, a nie będzie połącz jedno i drugie. Kurwa, połącz jedno i drugie. Krew plus woda. No jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Reja śmierci. Niebieski, czy proszek przyspieszający plus krew. Reja śmierci. Było blisko. A czemu tego nie mogę? No widzicie, teraz nie wiem, co mogę, a z czego nie mogę. Teraz pytanie, czy ta breja śmierci, mogę to przeanalizować? Co to kurwa jest? I w sumie nawet wiary. Rozłożyć na proszek płyn i esencję. Mogę wydestylować? 4 sztuki potrzebuję, Dużo. Jaka dużo tej brei śmierci potrzeba? Dobra, wodę sobie zostawmy. Tylko tak. Tu mogłem chyba jelitka. Nie tylko jelitka. Jest o jelitka. A jelitek nie mogę. Dlaczego? Tu nie mogę tego rozłożyć. Ej. No właśnie, bo to był roztwór. A niebieski proszek był z mózgu? Ja kurwa teraz utknąłem, bo nie mam mózgu. I to dosłownie. Jezus, nie, no po prostu śmiech na sali. Tu skrzynki żadnej nie ma. Nie ma. A wy. No głównie się ślizgałem jak zwykle, no. Naprawdę tu nie mam mózgu żadnego, ani jednego, nic. Nie zostawiłem sobie nic zapasowego mózgu, naprawdę. Na przykład dla siebie. Kurwa, nie zostawiłem. Nie zostawiłem. Zostaw. Kotleciki. Nie no, kotleciki to ty zabierz. Kwiatka sobie zostaw. O, to jest niepotrzebne. No kurde, no chyba nie zostawiłem, naprawdę. Tu jeszcze może być mózg? Nie, nie mam mózgu. No to jednak chyba i tak muszę zrobić, czy zasadzić kilka rzeczy. Marchew na przykład. O, jest. Dobra, to zostawmy. Na pewno nic sobie nie zrobię. A te 4 na przykład... O! Woda. Nie mogłem pierwszej. Woda plus roztwór spowalniający. Tak mogę więcej. Kolejna breja. Krew plus roztwór spowalniający. Kolejna breja. Woda plus ogień plus... O! Breja zdrowia. Jest progres. Woda i życiodajny roztwór. Oddziałowa breja. Teraz krew i życiodajny. To coś powinno mieć jakiś sens w sensie. No i to chyba na tyle. Więcej tutaj nie mamy nic. No dobra, tylko czy ja przypadkiem teraz nie mam... Kurwa, mam 3. Breja śmierci. Breja przyspieszenia. Breja śmierci. To było z wody i z krwi, tak? To widzę, że już mi krwi brakuje.
Elektryczna bre... Co kurwa? A po to w dniu w sensie. To tylko jedną mamy? To była breja przyspieszenia. Ej, to ja większość rzeczy będę mógł tak naprawdę przeanalizować. No dobra, to to na przykład. Proszek. Teraz to. Płyn esencja. Ale dużo to nie daje. Płyn esencja. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Życiodajny ekstrakt, to też mogę przeanalizować, świetnie. Uj, nawet trochę pieprzu udało. Tu już wiara potrzebna. Tu też wiara potrzebna. Tu też wiara potrzebna, tu będę jedne, no. Dobra, moi drodzy. W takim razie oczywiście sobie ogarniemy to w dalszych odcineczkach. Breja przyspieszenia, kurwa, jak to się robiło? To była woda i ogień. Nie no, woda i... Co? Alkoholowa breja, no świetnie. Znaczy alkohol to już lepiej, to już lepiej. To powoli, powoli widzę, że... nachodzimy na punkt kulminacyjny, że tak powiem. Kurwa, co to było? Czy to był... krew? Ta breja? To jest alkoholowa breja. Krew i woda to zamienniki chyba. Tak mi się wydaje. Życie daje narostu. Jeszcze raz. Ja muszę odcinek kończyć. Popiołowa breja. No dobra. To ja zrobię to w ten sposób. Ja wiem, że... Wiem, że już powinienem kończyć... Oj, kończyć odcinek dawno. 3 minuty temu, czy dwie? Dwie. Ale jeszcze to zobaczymy. To daje nam... przemieszanie tego wszystkiego. Alkoholowa nie. Kurwa, akurat tej nie mamy, tak? Tej nie mamy akurat. Popiołowa breja mamy 5 sztuk i to jest pewnie tylko jako destylat, prawda? Też nie. Popiołowa breja. Składa się na proszek. Kurwa, co mnie w chuja tu robicie, przepraszam bardzo. Warsztat alchemiczny i warsztat alchemiczny 2. To jest wykonane chyba, tak? Tak. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, o komentarzach. Ja sobie nie wiem, bo grało dla Shiro. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.